Chowaj ten telefon, masz 3 sekundy, raz, dwa. Szyby są pancerne, kurwo jebana, w tym aucie. Twoja stara jest pancerna, dziwka. Twoja kurwa, dziwko jebana, cię przejadę, śmieciu. Dawaj. Policja, pomocy, policja, pomocy, policja! Ja wysiądę. Ja wszystko powiem. No, ja, są tutaj, zobacz. Panie Pisikela! Ja pojedynczo do cel zapraszam. O, do cel? Świadka! Ludzi z ulicy do cel? Kurwa, ty kurwo, policyjna! Przejebany! HWDP, kurwo! Psiarskie rury! Halo? Halo, dobry panie Stasiu. Dzień dobry. Można się umówić i zobaczyć to auto? Na mechaniku. Na mechaniku? Mhm. A w jakimś innym miejscu? Bo nie, tylko mechanik, bo mechanik, tylko mechanik. Na mechaniku mnie nie powiniesz. Samo. Chowaj kurwa ten telefon. Gdzie jest tym telefonikiem? Wkładam się do autka, kupisz kolorowy. Kurwa, wracaj do tego auta. Chowa, jedziemy kurwa na pogadankę. Gangsterzy z Białowieży. Założyli mi coś na głowę, kurwa. Zabrali mi telefon. Kartę mi zabrali. Stoj. Ja? Jedź, pajacu, no jedź! Jaki pajac, kurwa. Stoj! Ej, powiem ci tak, jestem w pół godziny stratny 160 tysięcy. Już jadą, uciekaj. Chodź z przekał, bo ci pomogę. No już. Dobra, obydwoje. Siema. Pierdolę to. Zapraszam do mieszkania. Zapraszam do mieszkania panów policjantów. Herbatę już robię. Już robię herbatę. To lecimy na herbatę. Tak. Do góry, wysiadasz, podnosisz ręce. Podnosisz ręce, o co chodzi? A ty wysiadasz. Ty wysiadasz tego, też. Chowaj ten telefon, masz 3 sekundy, raz, dwa. Szyby są pancerne, kurwo jebana, w tym aucie. Twoja stara jest pancerna, dziwka. Twoja kurwa, dziwko jebana, cię przejadę, śmieciu. Dawaj. To patrz. Tego jebać. Wypierdalać stąd, bo was przejadę, dziwki. Loda zrobisz. No to patrz, śmieciu. Pancerne szyby, kurwo. Psy zaraz bronię. Dzwonię po psy, kurwy. Wypadł, kurwa, psie jebany. Elo, w śmieciu. Co ty myślisz, będziesz strzelał do mnie, frajerze? Kuloodporne szyby. Wypierdalaj stąd. Policja, pomocy, policja, pomocy, policja. Rozjechał człowieka, skurwysyn. Rozjechał człowieka. Porwali ludzi na napad, porwali ludzi na napad tamtym autem, kurwa. Wysiedli z klamkami i porwali ludzi na napad. Nie wariacie, bo ja tu pomocy. Ja nie mam pewności. Potrzebny jednostka wsparcia dwuosobowe na 620. Ja nie widzę, ja wolny. Porwony. Ja dzień dobry, na klatce mówię. Dobra. Na porządku. Ja wysiądę. Ja wszystko powiem. Bentley i ten Mercedes jest mojego kolegi, który został porwany przez ludzi, których puściliście. Tego białego przejechałem w samoobronie, bo mierzył do mnie klamką, a mam kurwa pancerne szyby, więc się kurwy nie bałem i go rozjechałem. W samoobronie, nie? Ale koleżkę mi zawinęli, nie? Tego właściciela tych dwóch samochodów. No, są tutaj, zobacz. Panie Pisikela! A ja byłem wczoraj na dziwka. Pan podejdzie na chwilę. No dobra, fajnie. Zamaskowani, cześć. Siedzą w aucie, tam mają mojego człowieka. No, widzę. Czekajcie, fura przez panie, sobie. Panie, musisz strzelać jak w 39 do nich. Zobacz, ktoś jemesz, czy nie? No to jest... Podjechali, coś łapy, zaczęli wyzywać, dzieciaki jebane. Gang dziecioka. Ty to kurwa masz łeb jak sklep. Nie? A powiedz, że dobrze zrobiłem. No przytajmy, dzień dobry panowie policjanci. Po tym, że broń długa, interwencja, wszystko fajnie, dajmy tyle.
Ale makowiec. Ja na kolegów się nie rozpierdalam, tylko na takich fletów. Pięknie. Rafał laguje. No dobra, no to ja zmieniamy neta, nie? Gdzie mój kabel drugi? No co pan robisz? No co pan robisz, ty? Ładne te siebie macie. To kuloodporne, ta, dlatego rozjechałem tą kurwę. Dlatego rozjechałeś, dlatego cię nie powinieliśmy, jak do ciebie celowaliśmy, świetniku. Świetnik, to ci mogę na łeb założyć i cię kopać, jak ziomek. Ej, ziomek, ale ty jesteś kurwa przegrywem jakimś, nie gadaj do mnie. Gościu, masz wity 15 w kablach, a coś będziesz tu stękał. Gdzie mam iść? No, ale gdzie mam iść? Dobra, to gościu tam cusa, dobra? Mógłbym prosić ci o pomoc, panowie, mnie tam zakuli z tego hamera. Porwali. Ręka mi się nie udało. Dym jest nie nudy. Co za kurwa leż? No i to moje. Zaraz go rozjeba. Samochody, super, no. Chodźcie, chodźcie, pogadamy. A, dobra, to idziemy. Chodźcie, chodźcie. Kurwa, mam koks przy sobie. Ale nie zabiorą ci, bo nie mogą. Dobrze, no, kurwa. Dobra, nie zmieścimy się wszyscy. Zmieścimy się, zmieścimy. Do pana Krzysztofskiego mogę iść. Młody siedzi chyba. Kurde. Tutaj jeszcze pana. Dobra, włączamy koguty. Pojadę swoim jak coś. Cicho. Dobra. Jadymy. Na dobry są to. Weź tylko na wstrzymać. Ja mam uraczam, chciałem kupić pska, ale nie wiem, który smak, bo tyle tego jest. Że które polecasz? Każdy, spróbuj paru. Tylko nie jakieś kurwa, wiesz, klasyczne smaki, tylko smakowe se weź. Wszystkie są dobre, każda ma inne smaki, jednemu pasuje to, drugiemu to. Dla mnie ja lubię krówkę, kokos w białej czekoladzie, kruche ciasteczko. Dziękujemy panu za podwózkę. Mila się jechało. Więzienny B. Więzienny B. A czemu więzienny? Tak, jesteśmy poszukiwani tu. Ja nie jestem, ja dopiero z puchy wyszedłem. Ja też jest. Jak ja mam iść na to? Dobra, są dwie otwarte. Zamknięte, da. Dobra, gdzie mam iść, panowie? Ja to nie wiem, nie znam tej komendy, nigdy tu nie byłem. Ty małolat jak się wozi, jakiś rozjebany w barach. Ćwiczę, ćwiczę. Potacie. Potacie, no. To. Dobra, no panowie po kolei. Pojedynczo do cel zapraszam. Do cel? Świadka! Ludzi z ulicy do cel? Kurwa, Już panu tłumaczę. Jest to dla naszego bezpieczeństwa. Ale jak? No człowieku, no nie żartuj. Ale jakie to? Panowie, stoimy, rozmawiamy jak normalni ludzie, nie chcemy być traktowani jako zatrzymani. Kurwa, ja nawet nie mam klamki, mam przy sobie trochę gotówki, jakieś jabłka i tyle, no co ty. Zresztą mnie przeszukaj. Możemy dowodzić wszystkim tutaj panu pokazać. Ja pokazywałem. Dobrze pana, bo niestety nie ma tutaj sali przesłuchań. Główna komenda została usadzona, także porozmawiam tutaj. O, holy. Dobra, a pan Stanisław Chmura, który to pan? Ja. Panie Stanisławie. Niestety jest niespłacony dług IMS. Aha. Ile? 30 plus prowizja doliczona. 50 albo 70. To zapisz z konta. No to zapraszam na bok. Dobra, kolumny pan dam, no dawaj to sobie z tego. No to dobra, to idź. Jaka kurwa prowizja, przecież tam płaciłem, ale dobra, no. Teraz będą licencje, ubezpieczonka, mandaty, a tak to kurwa chodzi o strzelaninę, tak? No to zobaczymy, czy my wam będziemy chcieli kurwa coś ciekawego powiedzieć. Jak wy nas traktujecie jak jakichś śmietników. Proszę pana. Ja to już nic nie mówię nawet. Nie ma szans. Z Ulfikeim dobrze, że się nie puścił za wami radiowóz XD. Pozdro, przystojne BEN 3 złote. He, pozdro. No widziałem tyle, co wy przyjechaliście, bo dopiero wy mnie odkuliście. Odbierz, kurwo jebana. Halo? Halo, ty kurwo jebana, spójrz przez okno. Ciszej na tej komendzie, co? Co ciszej na komendzie? A wyjebać ci w łeb? No chodź.
To chodź. Czekam tu na ciebie. Na solówkę się umawiamy. W dupie, kurwo, jebana. Zobacz przed komendem, czy jest jak na tego spóźnę. Twój stary na komendzie. Ty kurwo, policyjna! Psie jebany! Obok siądź. Obok. A, już. Czekaj. O, to masz już z tyłu, takie masywne. Daj tymczasowe kucze. Jak w ogóle się da pójść? HWDP, kurwo! Co muszę? Wejść, bo u mnie mi się jebać psiarzy! Jebać psiarzy! Jebać psiarzy! Psiarskie rury! Ruro psiarska! O kurwa. Pa! Za oba. Psiarskie rury! Jebać psiarzy, kurwo, policyjna! Co on tu biega? Jebać psiarzy! Samo mi tu weszło. Nie umie wyjść teraz. Nie umie wyjść. Stachu! Co? No co? Co? No dobra. Co? Co się dzieje? Jakiś chłop krzyczy pod komendą, że jebać psiarzy? Nie wiem, o co chodzi. Ej, chłopaki, jakiś chłop krzyczy jebać psiarzy. Słyszycie to? No, gdzieś tam w tle. Dobra, jedziemy, bo... Dobra. No, a co z tym autem? No. Chuj z te auto, weź se. Nieźle. To ja krzyczałem. Cisnął, nie? Nie wiem, słyszałem. Backend mieliśmy na komendzie. Jak to, że przez te drzwi się przycisnął? Człowieku. Taki wąski w pasie, to nawet ja nie jestem. Wąski B. Tak. Nie lubię B. Co mamy? 480. Dzwoni ktoś cicho. Halo? Ale dobry panie Stasiu. Dzień dobry. Można się umówić i zobaczyć to auto? Na mechaniku. Na mechaniku? Mhm. A w jakimś innym miejscu? Bo nie, tylko mechanik, bo mechanik, tylko mechanik. Na mechaniku mnie nie powiniesz. Ja pana nie mam zamiaru powiedzieć. Ja mogę panu podać moje imię, nazwisko, wszystko. Nie, ja czekam na mechaniku, bo tu klientów mam, przychodzą, oglądają co chwilę, ktoś nowy ogląda. Dobra. No, na razie. Co chcesz? 120 porcji kosztów? No, wezmę, no. No i dobra, co dawaj. Gdzie to jest podjechać? Po te porcje. Tu jest, zaznaczyłem. Czwórkę weźmiemy, tu mamy w sumie dwa razy po 60, tak? I tyle, no, ci dam. Jak wszyscy podjadą, to cały koks dla Dominiki do łapy daje. No, chuj ci w łeb. Czemu tak mówisz? No bo kurwa chcesz mnie na minę wpierdolić. No i co z tego? No i właśnie to. A, mój klient. Siemano! Ręce kurwa w górę. Siemano. Ręce kurwa w górę. Podnoś ręce tak samo. Podnoś ręce, wysiadaj z tego auta. Ty tak samo. Chowaj kurwa ten telefon. Gdzie jest tym telefonikiem? Strzelanina! Bierz tą babę! Wkładam się do autka, kupmy się kolorowy. Kurwa, wracaj do tego auta!
Bierz tą babę, bierz tą babę. Jedź kurwa. Uciekaj kurwa. Gdzie jedziemy? Na pogadankę. Ja nie widziałem komentarzy. Abdul, jesteś? Jestem. Zoba, jedziemy kurwa na pogadankę. O co? Zoba, jak klimat. A co jest tym prokuratorem? Gadaj coś śmiesznego. Będzie gadane coś śmiesznego. O, ja siedzę w samochodzie. Aha. Jak w porach roku Vivaldiego. Gangsterzy z Białowieży. Co, zlejecie nas? Zlejecie nas w chuj? Koleżanki już nie ma. Założono... Założyli mi coś na głowę, kurwa. Zajebiście. Zabrali mi telefon. Kartę mi zabrali. Przeszukujący B. Chyba, kurwa, ty. Nie widzę nic przez ten worek. Kurwa, muszę się poskarżyć Jokerowi i my, kurwa, tak potraktowano. I co, kurwa, zrobisz? No mówię, że się poskarżę Jokerowi. To głuchy jesteś? Poskarżysz się Jokerowi? Tak, powiem, że jakieś no, kurwy my porwały. No nie wiem, no zobaczymy. On ma swoje sposoby, żebyś się zaczął bać. Nawet jak się teraz nie boisz. Nie boję. No to kwestia czasu, kurwa. No, tak, teraz jesteś jebanym zwykłym pionkiem i zerem. Że jestem zwykłym jebanym pionkiem i zerem. Mhm. Tak. I fakt, że mieszkam w jego w chacie za darmo, to tym bardziej, że jestem pionkiem, okej? Okay? Tak, jesteś pionkiem i zerem. Myślę, że ty jesteś większym pionkiem dla niego niż ja. Myślę, że możesz mi zaraz popierdolić kutasa i moim kolegom. Mhm. Jebana chuda hieno. O ty kurwo. Co się kurwa z tego chłopaku sprojesz, psie jebany? Zajebę mu! Jebany psie. Nie wiem do kogo mówisz, bo mam kominiarkę na głowie czy worek, nie wiem co to jest. No i zaraz będziesz miał jeszcze chuja w dupie. Ja pierdolę, ale to jest wszystko co potraficie, zaraz będziesz miał chuja. Dlaczego w dupie? Dlaczego opierdalasz koks na Janka? Nie słyszę, co? Dlaczego opierdalasz koks na Janka, psie jebany? Co to znaczy na Janka? Kurwo, płacisz za to? Joker mi pozwala sprzedawać i handlowo i zbierać. Joker może kurwa. O Jezu, dobra, to wącha jaja, ty kurwo. Tak? Jebać cię carbonara, psie, ty jebany. Tak? Co jeszcze? Gówno. Mów więcej. Nie chcę się gadać z tobą, nie odzywam się. Nakarm mnie swoją złością i agresją. Śpię. Karm mnie swoją złością i agresją. Mogę cię kutasem nakarmić. Karm mnie swoją złością i agresją. Więcej. No miałeś mi coś włożyć do dupy. To nie ja. No to wkładaj ty, bo lubię, wiesz? Zostawcie łapę do góry, prawie 2,5 koła. Popo. Jak w porach roku Vivaldiego.
kurwa głodny się robię. Kanapki pan dać? Mam, są jakieś jabłka, coś tam, ale to później wiem, jeszcze trochę wytrzymam. Was to jeszcze nie widziałem dzisiaj. Fryzura podobna do mojego tego, kuzyna Jerzego. Ten kierowca. Mam takiego kuzyna, Jerzy Chmura. Aha. No, też ma taką fryzurę, tylko blond. Ale... my w korpo pracujemy. Kumam. Właściwie to w tym. Zapraszam. A ja pana rozkuję. Jakaś... Pan stoi. Jakaś pan nowa... Pan stoi. Nowa robota będzie. Pana rozkuwam. Zapraszam. Ej, ściągnę to ciastko z buzi. No, pewnie, że tak. Teraz ja szybko zjem, bo zaraz mnie pewnie zakują. Powiemy i panu tak, my jesteśmy... Ja to nie wiem, o co chodzi właśnie. ...nastawieni bez zakuwania, ale bez głupich pomysłów, okej? Okay? Jesteśmy tutaj na spotkaniu półoficjalnym. A co to jest półoficjalne? Okay? Że nikt no nie ma nie wiedzieć. No. Kumam. Jesteśmy w biurze prokuratury. Kurwa, nieźle. Na prawo. A to co, jakieś ten? Macie dochodzenie? Coś ten? Śledztwo? No dobra. Napije się pan czegoś? Nie. No może jednak. Nie, na razie nie. Może później. Zobaczymy, ile to wszystko potrwa, nie? Ja to bez alkoholu żyję ogólnie. Nie ma co się stresować. No powiem tak. Powiem wprost, panie Chmura. Pamięta mnie pan? No co tam? Kurwa. Ale... Czy mnie pan pamięta? Jak na łyso ogoliłem, tak? No. No, tak. No. I pan mi teraz powie, czy tam był Denis McCannable? Jak my goliliście? Kurwa, już no. Wszystko wiemy. Wystarczy, że pan powie. No nie pamiętam w sumie, nie? A ty pamiętasz? No ja pamiętam, no. A był? No był. Chuj, ten tam... mnie interesuje. A to dobra, no to mówisz, że był, a to chyba nie tylko on, nie? Ja byłem, kto tam jeszcze? Nie, jakieś dupki? Janina tam była. No i o co chodzi, co dalej? No, sprawa wygląda następująco. Trzymacie się z Denisem McCannablem jeszcze, czy nie? Ja to raz chłopa widziałem, taki przypakowany, nie? Raz? A teraz. Z Janiną, z kimś innym? Raz go w życiu widziałem, tego chłopa. A tych innych? Janina, John Bond? Janina to moja kumpela, dobra. No bo problem mamy. Co z Janiną, nie tak? No, są podejrzani o zamach terrorystyczny na Mission Row. Nie, to już się wyjaśniło, słyszałem, no. Tak przynajmniej. Pewnie. Ja co się wyjaśniło? Cicho, zrobimy to dobrze. No, bo ja też byłem na komendzie za to. No, ale no pan nie jest podejrzany. No i każdy dostał taką samą informację i wszyscy zostali zwolnieni z więzienia, z komisariatu tego samego dnia przez pisikiela. No, tak, to prawda, tylko problem był taki, że w domu Denisa McCannabola znaleźliśmy ten sam materiał wybuchowy, którego użyto na Mission Row oraz z samochodu, w którym znajdował się John Bond oraz kobieta Denisa McCannabola wybiegła osoba, która podłożyła bombę pod Mission Row. No, może ta dupa mu to zostawiła w chacie po złości, bo się tam kłócili coś, nie? No właśnie nie wiem i próbuję się dowiedzieć. Powiem panu tak, mam troszeczkę takich dziwnych informacji i może przez przypadek wyjść, że jest pan zamieszany w kilka sytuacji no. Pana Denisa McCannabola. No to będę się tłumaczył, nie? No i wiedział pan coś o tym zamachu? Nie. Nic nie mówili, co? Nie chwalili się? Nie, panie prokuratorze, w ogóle nic. Dobra. Ale za narkotyki handel, no to mnie posadzono już 5 razy. Co chwilę mnie łapią. No właśnie, no problem tego typu, że z billingów Denisa McCannabola i z rzeczy, które u niego znaleźliśmy, wynika, że przehandlował już z kilka kilo. O? Wie pan o tym, że handluje? Nie. Konkurencję mi robi, kurwa, jebana. Konkurencję robi, no. To trzeba go załatwić. Nie możemy o takich rzeczy mówić. Chciałem się po prostu pana zapytać. Przy okazji, że tam coś tam z panem ktoś tam chciał załatwić, to ja też chciałem z panem porozmawiać.
jakby też dwie rzeczy nie są powiązane w żaden sposób. No, no, po prostu uznałem, że w ten sposób będzie pan bardziej uchwytny i będzie większa możliwość porozmawiania z panem. No, ale chciałem po prostu zapytać o Denisa McCallabola. A to kazał mnie pan prokurator porwać jakimś bandziorom? Nie, to przy okazji wyszło. Na patelnię podjechali, zajebali mi wór na łeb, zabrali kartę SIM, telefon. Jak to odzyskać? Oj, to zaraz do nich dzwonisz, mają to oddać. Dobra. No to dobra, kręćmy temat dalej. Co tam trzeba? No, powiem wprost, no... Janina się już wysypała. Wysypała się? Prawie. Co powiedziała ciekawego? Znaczy po części. Może pan powiedzieć coś? No... A propos mojego porwania, a propos zamachu na Mission Row. No i... Właśnie mówiła, że jesteście dobrymi znajomymi. No, no, no. No i ja załatwiam taki, powiedzmy, program z immunitetem. No i... Świadek. No, nie do końca świadek. Po prostu, że wszystkie zarzuty od tamtego momentu są wyczyszczone, no nie? Że nie mogą pociągnąć do odpowiedzialności za to wszystko. No i prosiła bardzo, żebym pana też w to zaangażował. Przepytał. Może pan coś szepnąć? No, przepytał, no. Żeby też pan coś takiego załatwić. Ja to nic nie wiem, bo ja zawsze byłem taki kurwa głupiutki, że jednym uchem mi coś wpada, drugim wypada. Nigdy nie przywiązywałem uwagi do żadnych informacji, jakie przekazują mi inne osoby. Zawsze miałem w chuju, wszystko na szybko, tu do auta wsiadę, no. Tu pojadę i koniec Aha. końców nigdy nic kurwa nie pamiętam z niczego. Także jest dnia na dzień, nie? Na wariata. Mm-hmm, mm-hmm. Ale no, pamiętam, jak na łyso żeśmy tam fryzurę robili, no, nie? No, ale to no, był prank. Przecież ja cię puściłem, stary. No ja wiem, że mnie puściliście, ale ja miałem trochę zatargi z tym McCannabolem. Kumam. Generalnie i to z tego wyniknęło. No. No dlatego was też nie ścigałem za to, nie? Bo ja tam w sumie potem poszedłem na policję z tym, żeby zobaczyć, kto to jest w ogóle, bo nie wiedziałem, kto to był, no nie? W ogóle was nie rozpoznawałem. Dopiero ta maska mi przypomniała. W tej samej masce. Kłamie ten dziomek? No, ale no, przecież no, kurwa, czego wy tak się spinacie? Przecież ja mu nic nie mówię. Kurwa. Jęczycie, jakby się coś działo. Ja myślę, że to żywocie. Za to wszystko. Ja wiem, że on kłamie. Szukam jakichś dodatkowych okoliczności, żeby wszystko załatwić za jednym zamachem, nie? No ale co, nic nie wiem. Nie kłamie, nie wiem. No, nieważne. Może? Cicho. Nie zaszedł ci za skórę, nie chcesz tam szepnąć to i owo? A to jak to ty... możesz dojść tam tylko po szlaki, to jest wszystko poza protokołem. Tu nie ma, no, no, nic no. nie nagrywamy. A to możesz dalej, spróbować się o coś zapytać i zobaczymy. Mi się wydaje, że ja nie wiem... Niczego, co mogłoby ci się przydać, nie? A to możesz sprawdzić, nie? Zadawaj pytania i zobaczymy. Gdzie odbywa się ten cały proces mieszania marihuany z domestosem? Co? A... No z tego powstaje bagnie. Dobra, to robimy tak. Sprawdź moją kartotekę i czy kiedykolwiek byłem zatrzymany za posiadanie marihuany czy bagniaka. Ja to nigdy nie miałem tego w ręku. Nie no, za to nigdy nie jest. Nikt nie jest poszukiwany, bo ludzie no. jeszcze nie wiedzieli do końca, że to jest karalne. No, ale, ale ja nigdy nic, ja tylko koks. Nie masz wspólnego. Co ty, co ty? A to koks mnie nie interesuje. A od kogo bierzesz? Ja sam sobie tam robię. Aha, sam sobie ogarniasz. No. Tam. No. Tam gdzieś, no. Dobra. Jak sam sobie ogarniasz, to mnie nie interesujesz, bo ja szukam większych. No. Słyszałeś, żeby rozmawiali kiedykolwiek o podłożeniu bomby gdziekolwiek? Że mają w ogóle ładunki wybuchowe? Co ty? Przecież nie mówili? Ja tu żartowałem, że mam C4. To mnie przymknęli, kurwa, człowieku. Nie wiem. Wiesz, problem w tym, że oni też kiedyś się chwalili, że mają C4, że podłożą je pod Mission Row. Był jeden dzień taki na wyspie, co każdy chodził i tak dla beki chyba gadał, no, przy policji. Ale to policjanci powinni coś wiedzieć na ten temat, bo mają notatki z tego dnia. Ale ja tak... wiem, ja też mam. Nawet no. mi się chwalili. No, to wszystko było dla jajec. Aż w końcu teraz mówisz, że u kogoś znaleziono. To niezłe, niezłe kurwa jaja. Znaleźliśmy ślady C4 u niego w miejscu pracy. Tam, gdzie mnie zabraliście. Dokładnie w tym samym miejscu. Ja pierdolę, ja to bym chciał mieć coś takiego. Ja bym to sprzedał. Od razu bym to sprzedał. No, ale on wolał użyć. Ile to stoi teraz? To jest 2 miliony. Myślę, że jest parę baniek, no. Dobre siano. Ale co, debil kurwa w domu to miał? No, w piwnicy tym obrabiał. Ty, może ta dupa mu to podłożyła, co? Która? No ta jego, a nie wiem jak ta jego dupa, coś mówiłeś. Nie mam pojęcia, jeszcze jej nie widziałem, jeszcze mi się nie trafiło, no. A ona jest dziwna.
to jest pasierbica policjanta. Słyszałem, że ona bogata, że on z nią był dla siana, wiesz? No, ona z bogatego domu jest. To jest to. On taki, co się trochę... A słyszałeś o miejscówce tego? Całego steryda? No i tam gdzie przebywa? A gdzie on ma? No, taka niedaleko Grove. Nie. Na takim skrzyżowaniu, tam jest taki garaż. A ja mam kurwa obok Grove jakąś melinę swoją. Czekaj, powiem ci jaka to jest ulica. No odpalam, no kurwa nie mam, ale dobra, mam jakąś mapę w kieszeni, to zobaczę. Wiesz co, ja mam na forum Drive HT. A mnie wkurwili, to jest poezja. Co się stało? Przecież ani słowa do mnie nie powiedzieli. Porwali mnie za... A za co? No za nic. A co ci powiedzieli? Zresztą mnie wyrzucili do wody. A kto cię wyjebłowił? Nurcy, kurwa. Nurcy? Nurkowie? No. Tam obywatele, straż przy... pogotowie mnie połowili. Sprzedajmy narkotyki. Gdzie Dominika? Nie ma, tak wiesz. Dzwonię do niej. Nie powiedzieli, wyjebali mi strzała. Halo? Gdzie jesteś? My już puścili. Prokurator. No dobra, to jedziemy. Masz furę? Nie. Masz narko moje? Mam. Dobra, jadę. Jedziemy do mechanika. Jaki prokurator? Prokurator, człowieku jakiś. Co go na łyso jebałem ze sterydem. Gambino? No. Pytał się o steryda, o jakieś T4, o jakąś Janinę, że się rozjebała Janina, takie rzeczy. To jak ty się znalazłeś u prokuratora? No, od tych chłop, te chłopy mnie przekazały. No to chyba zajebisty, gang. Tam, że za nami. Za nami. Maska, maska. Przecież ja na dół. Proszę, rypa, zgaś silnik. Sam zgaś, silnik się. Kurwa, to wróć obrazu! Ten silnik, no panie, silnik się popsuł. Czekaj, to sprawdzę, co się stało pod tym samochodem. Dystans trzymają w chuj, co? Czekaj, bo tutaj chyba się koło odkręci. Co to kurwa jest za interwencja z 4 metrów? Ja pierdolę. Ja pierdolę, ty. Dobra, rób mi loda, Dominika. No tak kurwa nie za bardzo, z tyłu się. 40 łapek, mamy 2700. Jakie liceum skończyłeś, wodą, pytam uwaga, się tego. Zajebiste. Nie no, chyba koło tam. Uwaga, dzień dobry, tutaj kolega auto naprawia. Panu się coś pomyliło? Panu koledze? No, nie wiem, no auto naprawia, widzę. Wahacz haczy o matkole. Poszedł, położył się pod samochód i nieco. Pan pasażer wróci do pojazdu, kurwa. A czemu tu wahacz haczy? Nie wiem, o co tu chodzi do końca. Najpierw jest interwencja, okej, okay, kurwa, zostajemy zatrzymani. Trzymacie jakiś chujowy dystans, nagle podbijacie tutaj... Nie wiem, kurwa, boicie się czegoś? Nie do końca rozumiem, o chuj tu chodzi. Jeszcze, kurwa, z partyzanta gdzieś dojeżdżacie, ty, jak... Jak wy nawet nas, jak oni nawet nas nie widzieli, kurwa, dzisiaj. Tak o, gdzieś na myśli. Pana, oddycha pan. No, rozsaki 06, proszę pana, dobra, dokument odkresu. Chuj, dzwonię do tego prokuratora. Odłoży pan telefon. Odłoży pan telefon, po raz ostatni mówię. Już do prokuratora wysłałem GPS-a, pajacu jebany. Tak, chce się pan bawić? Dowód osobisty. W ogóle się z tobą nie bawię. Dowód osobisty, ostatni raz mówię. Nie zasap się, stary, bo się spocisz. Pan Stanisław Chmura, tak? Znany jest powód zatrzymania, czy nie jest? Nie jest znany. Gdzie to się wyprzedza, proszę pana? Dlaczego się pod tą wyśli? Co? No. Jakie wyprzedzanie? Było dozwolone wyprzedzanie tam. Czy spać się leni? Dozwolone wyprzedzanie? I jazda pod prąd dozwolona? Prawo jazdy nie ma, oceny nie ma.
To jest właścicielem pojazdu. Nie ja. A kto? Panie Chmura, kto jest właścicielem pojazdu? Pan odejdzie. No nie wiem, no. Jest właściciel. Wszystko ma pan ten pojazd. No powiedział ci, kurwa, że jego biały... To jestem tu, dzień dobry. Dowód osobisty pana poproszę. Oczywiście, tak dalekiego chyba nie podam. No tylko ledzy pan poda, kolega mi przekaże. Kolega, masz tam podaj ten... No dałem. Policjantowi. No ta, NWOC, masz ABC, kurwa, masz trzy kategorie. Czyli pan się proszę, proszę pana, bez prawa jazdy, bez OC. OC jest, przypominam, na osobę. Ale on nie był kierowcą. Odejdzie pan od miejsca. Ja teraz wsiadłem, przed chwilą. Zaraz do pana wrócę, proszę pana, oczekuje pan, nie odjeżdża pan. Jak wy byliście tam... To zamienimy się, żeby ja zaraz będę kierował. On kazał mi odpalić silnik, czy działa, bo się zjebało coś. Ej, wysiądź, zamienimy się. Tak. Nie, no bez sensu, a po chuj teraz. Przecież ja nie kierowałem tym. A przecież ja tym nie kierowałem, stary, kurwa. Bez kitu, on nie kierował, na chuj się zamieniacie. On nie widział, kto kierował. Przecież w sąsiedzę. Kurwa, jak miał widzieć stamtąd, kurwa? Zjebało się auto, to odpala chłop, nie? Dobra, panie Kura. Wyskakuje pan na pasażera, pan Kalima, na kierowcę i odjeżdżacie mi stąd. I ostatni raz sobie zgodzę. Dobra. Zamada będzie. Panowie, do pojazdu wrócą, tak jak się dzieje. Idziemy. Czy już usprawdzę, albo nie słyszę? Musisz poczekać, aż zgaszą z tym, aż odjadą, nie? Nie możesz jechać. Ja i tak na parking tu, o! Ale ja sobie co za podę szluga. Moje auto. Dobra, prowadź. Ty, tam mam dwóch klientów. To, dawaj. Ale nie, lepiej jakby ten auto prowadź. Kurwa, co się dzieje? Grubo. Słuchaj, chłopy mi komin zajebały na łeb. W ogóle przywieźli mnie do prokuratora. Jakieś chłopy na Grow Street podjechali w 10 z klamkami, zawinęli mi kominarę na łeb, czy tam wór. I nagle się obudziłem w chacie u prokuratora, zaczął pytać o jakieś T4, o jakiegoś steryda, kurwa. No, no. Potem se jadę, wiesz, mówię, narkotyków sprzedaję, coś zarobię, bo bieda, nie? Mandatami zasypali i zaś mnie jebnęli za jakieś jazdę bez prawa jazdy, no. No i tyle. Wiesz, i tak nie możesz tym handlować. No przecież wiem. Wiesz, czemu tym handlujesz? No weź jakieś, nie wiem, ludzi sobie to garni, że za ciebie handlowali, a nie ty. No nie, nie wiem. Mam kogo, nie, nie mam kogo. Ja nie wiem, jak to tak. No i będziesz musiał do paki pójść teraz, no. Jak do paki? Co? No do paki, kurwa, za handel to. Teraz? No. No jak to? No przejebane, ja ci mówię, no. No co ty? No kurwa, no tak to. Co sobie, idę siedzieć? Sprawa, idę siedzieć? No. Głupia sprawa, nie? To zajebiście, kurwa. Chyba, że chcesz dogadać się, nie? Jak? No właśnie, widzisz. No. To proponuję. Możesz na przykład pogadać, no. No to proponuję. Jakieś informacje fajne dawać nam. O. No. A co chciałbyś wiedzieć? Wiesz. No ja wszystko chcę wiedzieć o... Siatkę przestępczy na przykład, wiesz, możesz mi dawać taki numer. No. Nie? To ja dawaj numer. Mogę, ja ci mogę za to kasę dawać. Chuj z kasą. 514. Pozwól mi koks sprzedawać. No. 805-114. Podpisz jakoś niestandardowo. FBI. Dobra, puszczam ci kurwa sygnał. Sobie zapisz. Się Staszek nazywam. Masz. Dobra, mam, no. Elegancko. No to słuchaj, nie? Tam ty chcesz zgarniemy, bo to jakieś borowiki są. Ciebie puścimy, wiesz. A to nie moi? Informacje? Nie wiem, jakieś borowiki tam. Zaraz podejdę tam zobaczyć, no. No, ale nie, daj tam policjantu, żeby wykonali swoją robotę i tyle tam najwyżej podejść, nie? Dobra. Dobra, to w kontakcie słuchaj, jesteśmy, tak? Oddaj mi ten towar, żeś przypału teraz nie miał. Nie no mogę ci oddać, no gdzie? Na ile tego masz, no? Kurwa, jest 16. To jest no, 80 kurwa. Koła, to jest dużo, co ty? Kurwa, no właśnie, no. Ci zrobię lipę.
Nie zrobią, jak oni są łagodniejsi od was. Tak, słuchaj, słuchaj. Właśnie to my się łagodniejsi zaufamy. No nieprawda, daj bo... Daj mi to teraz. No. Daj mi to. Idź tam normalnie, z nimi pogadaj. Zaraz do ciebie przedzwonię i cię oddam. Nie, patrz, ja idę tam i zobaczysz, że nikt mnie nie przeszuka. Pa. Dobra, dobra. Siema. Wstanę te dokumenty? Dzień dobry. Dokumenty dawaj, chuju. Ja od kierowcy, niech pan się odsunie na chwilkę. Gdzie pan stąd? Dziękuję. Ty stąd trzymam po kupcu. Kurwa, zatrzymajcie mnie. Widzieliście? Ty, a kto ma więcej do powiedzenia? Taki policjant, czy taki gość jak wy? Czyli oni muszą się was słuchać, nie? No. Nie, nie, nie. My sobie w robotę po prostu nie wchodzimy. No. Mhm. Czym się zajmujecie wy, a oni? Oni to wiadomo, takim gównem, a wy? Wy czym chcecie? Akcjami. Potężnymi akcjami. Grup, jakichś tam ludzi większych łapiemy. Termowo. Nie wiem, słyszałeś może o Chilling Con Carne? Kiedyś? Taki boss mafii, można powiedzieć, ale nawet na jakiejś grupie przestępczej. Co to znaczy FIP, kurwa? Bo FBI to FBI, a FIP? Federal Investigation Bureau. Mhm. No. Co za autko? Wiesz, że tym samym się tam zajmujemy. To, a takie wiesz, nasze... Turbowe. Dużo jedzie? Nie. Mogły więcej, nie? Ale jak na takiego, wiesz, na taką furę, to trzy paki jest, poleci może. Jest okej, no. Nieźle. Co oni chcą od nich? Ofro też wleci. To moi ludzie. Stali jak takie batony. A to moi ludzie. No to bez masek następnym razem niech stoją, wiesz. Nie będą mieli przypały. Ci mówię, musisz zmienić bajerę, nie? Co muszę? A. Musisz zmienić bajerę, jeśli chodzi o policjantów. Nie chcę, żeby cię łapali. A co mówić do nich? Kurwa, miłym fest być, nie? Aha. Miłym fest, to kurwa, oni będą jeszcze milsi. No ja tak zazwyczaj miło, wiesz? Właśnie no, zdziwiłem się, bo... Władzą, no, no nie, podaży, nie, 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 u mnie... Potrzebuję zarobić coś, nie? I tak wiesz, pierdolisz po tym nawet. Nie? U mnie to przyjeżdżają zawsze, o, Staszek sprzedaje czy coś i już se kurwa jadą, nie? Czaję, czaję. A jak tam w ogóle ta twoja ekipa posypała się, czy nie? Tak ostatecznie? Znaczy ekipa. Ja się koleguję z każdym, kto chce robić jakąś robotę. No. Jakieś głupie żarty, wiesz o co chodzi. Czaję, czaję. Teraz na furę zbieram. O, na jaką? Jakąkolwiek. Jakąś dobrą. A nie sprzedawałeś niedawno Audi A6? No kupiłem za 200, chciałem ojebać za 500 000. To wymieniłem te Audi za 120 paczek koksu. O kurwa. To jest 500 000, nie? W koksie. No, coś koło tego, no. Koło w 300 koła mam brudnych w domu i 1 300 000 czystych na sobie. Na w banku znaczy. No i tak zbieram jakieś auto około 3 milionów mnie interesi. Ale dwuosobowe czy czteroosobowe? Cztero, bo napady będę robić. Mhm. To będziemy się pewnie widzieć jeszcze. Nie powiedziałbym. No. Nie zajmujecie się tym? Nie. Na napady nie przyjeżdżamy. No. Policja się zajmuje się napadami. Ej, powinęli kogoś? Weź sprawdź. Nie mam pojęcia. Nie, pojechali. A... No. Dobra, to trzymajcie się panowie. No, siemanko. Siema. Siema. Co się stało? Bodajże. Same te hajdy do nas podjeżdża. Już jest git wszystko? Ja ze FIP gadałem tutaj, panowie stoją. Co, pracujesz dla nich? Nie, no gdzie. Ale numer wziąłem. Czekaj, bo klienta mam. Kurwa, panowie, klientka idzie. O, karwasz. Kurwa. Ona wali grubo po nosie i się rucha dobrze. Poważnie. Kurwa, nie, to nie. A pan co tutaj robi? Podjeżdżam osoby zamaskowane w podjeździe. Nie, bo widzę, że jakieś sygnały... Ale to pan może odjechać. Zgłoszenie na pan może odjechać. No.
To moi koledzy. Halo. Dobra, ja skończyłem tutaj. Czy ja to ubiję? Pan na następny raz się legitymuje, nie? Po czymś ważnym, że kurwa w dwóch latach brata znalazłam, to następny raz pan pokaże odznakę. Jak chcecie, to pokażę. To oni od was chcieli. Nic nie chcieli. Tak o pogadać. Wszystko jest git. Macie jakąś robotę. Zmieniamy to miejsce w pizdu. Łysy, jak rozjebiesz te FBI, to będziesz miał robotę. Co daj klamę. Nie no, zostaw, oni byli mega w porządku, ci powiem. Tak, tylko klamkę mi zabrali, no. Mega. Teraz? No. Bo nie umiesz kurwa gadać, chłopie. Trzeba było... Powiem człowieku, powiedziałem jak było, nie? O Jezu, było usłyszeli. Trzeba podbiec do mnie i by ci nie zabrali. Ja miałem tych dwóch na rozmowie, to są mega w porządku goście. Ja tych klamek mam jak brudu. Jak nie kupi, to walią w ząb. Walią, walią! Dobra, chuj z nią. Trzech ludzi, trzech ludzi. Zaraz podjadą, zaraz... Tam już z tyłu chyba są nawet, nie? Nie, jeszcze nie. Ej, dwie kupił. Siadaj, siadaj. Ja? Jedź, jedź, pajacu, no jedź! Czemu? Kurwa, jaki pajac. O Jezu, jaki pajac. Ręce do góry. Jaki pajac, kurwa. Lewa, prawa, kurwa i chuj. Czemu mnie zahaftowaliście? Co? Halo? Odsuń się. Słyszysz? Odsuń się. Boisz się? Odsuń się, powiedziałem. To ty możesz się odsunąć. No to nie podchodź. Kradniesz mi tlen. Jeszcze raz podejdziesz, aż potraktujcie tej zarem po raz kolejny. Bo tylko to potrafisz i nie potrafisz podjąć normalnej rozmowy. I się wyżywasz. Ja się wyżywam? Tak. Nie, ja mam dobry dzień dzisiaj. No to pogadamy, jak masz dobry dzień. No i wszystko, dobra. To potraktuję. No i dobra, to idę. No i wszystko. Siemanko. No i siema. Co jest? Dobrze jest. GBS. Dobrze jest, GBS, kurwa. Ale jest kino, jak chuj z wami. Aha, normalnie. Dobra, stań tutaj na chwilę. Troszkę szeroko nie, daj. Nie mam broni jak coś, nie? Dobra, dobra, no spokojnie. Pogadamy na komendzie. Ja pierdolę, zawsze na komendzie, a czemu nie tu? No mogę cię na chillat wywieźć ewentualnie. Co to jest chill? No to powiedz. W sensie, że chciałem odpalić. Co? Dlaczego taka góra zamaskowany? I co, spierdolisz mnie z niej? Nie no, zobaczymy jak to czym ci biegnie po prostu. Słucham? A to jakieś... Ja nie byłem zamaskowany, ja tak o, kasy byłem zamaskowany. A ten łysy to biedak, weź go wypuść, kurwa człowieku, chłop ma 10 koła na koncie, dajże mu spokój. Nowy jest na wyspie w ogóle, ja bym to pierdolił, nie? Fajne. Mnie to znacie, wiecie, że ja handluję itp. On to jest goły, kurwa, w chuj. A ja cię nie znam, jak się nazywasz? Stasiu Chmura. Cześć, Stasiu. Siema. Chujowo. Jestem dzisiaj piąty raz zatrzymany przez policję. Nawet... No to jak ty handlujesz? No chujowo, ale to nie przez handel tylko, tylko gościu, nawet miałem rozmowę z prokuratorem, wiesz o co chodzi? No wiesz? No dymy w chuj. Ładne, ładne. Jeszcze z FIP się dogadałem, był FIP. Normalne, luźne chłopaki, kurwa, ja sacha... Ty bałeś się, czy nie? No pojebało cię. Ten... Szkoda. Gdzie znajdę pana dowodzenia? Ale numer wziąłem do ziomka, bo w porządku był, nie? A, no to gitara. Właśnie mówił, że mam dzwonić, jak będzie dym. To weźmy jabłko i ja do niego dzwonię. Dobra, dobra, to zaraz cię rozkuję, wiesz? Kurwa, odbija mi się makrelu. Kurwa. Dobra. Myślałem, że magrojalem, kurwa, bo podobnie zabrzmiało. Odwróćcie się panowie plecami. Ja jestem plecami przecież. Wolne. 50 łapek i mamy 3 koła, nie? Stasiu. Winny jest. Ty, albo czekaj Wiktorku w sumie, może, co? Trzymaj się, łysy. Poczekaj. Jeszcze ci siano dadzą w gratisie.
No. Nie bądźmy chujami, nie? Marycha? Nie. Co? Staszek. Co tam? Nogi szeroko. No mam, mam. O kurwa, 68, ja! Yeah. O nie, o nie, o je, ała! O Jezu, no. Kurwa, jedziemy do domu po nowy koks. Ja pierdolę, stary, z 70 koła do tyłu. Uwielbiam ciebie. Co? Chłopaki, tak nie, tak nie. Chona motor. Słyszysz? Stachu, bo się rozmyślę zaraz, wypierdalaj. No. Ja pierdolę. Wsiadaj, łysy. Ty w moich oczkach jesteś zakuty jeszcze. Ja? No. Ja to naprawię, patrz. Kurde, magii. Ej, powiem ci tak, jestem w pół godziny stratny 160 tysięcy. Kurde, aż tyle. Kurwa mu, ja kiedy wkurwia wszystko. A szukasz robotnika jakiegoś. Jadę do chaty. Kurwa, my opony nie mamy, łysy. Łyse koło jak twój łeb. Soba. I masz nie dać się złapać. Jak coś, wracasz tu pod jedynkę, ja cię wpuszczam do domu, słyszysz? Okej. I masz wyjebane w jakieś zatrzymaj się, mówisz chuj ci w dupę i uciekasz. Załóż machę. Jak coś, to na rower i do chaty. Dobra. I na rowerkach będziemy tu gonić to, nie? Wiesz jak? No. To luźne chłopaki czasem walą po nosie, więc powinni szybko to kupić. Dobra, już policja jedzie. Chuj mnie ta policja. Już jadą, uciekaj, uciekaj, uciekaj. To już nie spieszajcie, gabaniarze. Stójcie. Pogadaj to. Szybko, szybko. W krzaku stój. Panowie. Sprawdźcie krzaki. Ale nie jesteś zera, tylko sprawdzaj. Wychodzi z tych krzaków. Dobra, wejdź z tych krzaków, raz. Wychodzi z krzaka. Wychodzi z krzaka, co? Bo ci pomogę. No już. Dobra, obydwoje. Ciema. Pierdolę to. Zapraszam do mieszkania, zapraszam do mieszkania panów policjantów, herbatę już robię herbatę. No, to lecimy na herbatę. Tak. Pogadamy się, tak? No. No i świetnie, czym handlowaliście? Koksem, kurwa, ale mogę coś powiedzieć? No. Chłopie, 2 minuty temu zajebały mi policjanci 80 koła, 20 paczek i kurwa trzeci raz w ciągu pół godziny jadę pojebany towar, jadę kurwa na oparach, miasto nie ma co wciągać, szef mnie rozkurwi. Dosłownie no jestem ja bankrutem, kurwa. Wyjebali mnie z hajsu jak dziwkę. Jestem w depresji. Czaję. Dobra, byczku, wyjdziemy na dwór, pogadamy, okej? Okay? Dobra. Bo zaraz będą zgłaszali, że mnie porywać. No? Dobra. Chodźcie na dwór. Ej, kurwa, co przed chwilą nie było. No bo na herbacie no, był pan policjant z nami, w domu moim. Dobra, ja o pana odkuję, dogadamy się. Pana też zapraszałem na herbatę, ale pan nie wchodził. Dobra, panowie, to tak. Panowie, handlowali koksem, przyznaliście. Tak, panu dobra, powiem. Mniejsza z tym. Stasiu chmura, wypierdalasz hajs, wypierdalasz koks, ty też wypierdalasz hajs, wypierdalasz koks, jesteście trzepani i nie macie nic, jeśli nie będziecie mieć dalej przy sobie. To idę do chaty wyrzucić, tak? Stasiu. Co? Nie, tu. Tu na ziemię. No przecież kurwa no, dopiero wyjebali mnie policjanci 5 minut temu tu na 100 koła. Wydepczemy. Dobra. To ja słyszę. Dobrze, że ja już nie mam pieniędzy teraz, chuj. Dobrze.
Dobra, i oczywiście stoisz. Stoisz, nie wchodzisz. I tak cię przyczepią, stary. Ale to chuja zrobiłeś. Co? Staszek, ty myślałeś kiedyś o legalnej robocie? Kurwa, nie ma chuja z normalną robotą. Zaraz wracam. Też zawieram po pewnie. Siema. Staszek. Stasiu. Byłem się wysrać. Byłem się wysrać. Fajnie się odkładało rzeczy. Byłem się wysrać. Przeszukanie oczywiście. Nie bańcu. To za karę ci zabiorę blanty. No dobra, blanty to chuj, ja nie palę tego gówna. A będzie napad dzisiaj czy nie? Nie ma napadu. A dajcie mi chleba i pizze. Napad padaczki będzie, jak będą tak policjanci na hajs ruchać, kurwa. W pół godziny straty, dobra, pół miliona. Tak. Postaw się na naszej sytuacji, okej? Okay? My, to jest nasza robota, co nie? Jak twoja jest handel, nasza jest łapanie takich. Kurwa, gość z FIBA jest najlepszy, gość z FIBA jest najlepszy, przysięgam, przyjechało dwóch, kurwa, pogadaliśmy z 5 minut, puścili mnie i jeszcze se handlowałem, kurwa, na ich oczach. I chuj. Dobra, no ale kurwa, ja tu nie daję ci kary, także nie jestem najgorszy, tylko się każe wyjebać to. Wiesz o co chodzi, my jakbyśmy tu nie zareagowali, i na to byśmy dostali degradę. Wy to chuj, wy to kazacie wyjebać, a jeden z, przed chwilą, 5 minut temu policjant to czeku wziął se kurwa, wyjął mi z kieszeni siano, wziął dla ciebie i koks i pojechał w pizdu. No i właśnie, widzisz. My to na luzie podchodzimy, co nie? My nie chcemy po prostu, żeby nie było handlu i poza tym jest. Ja to dobry policjant. Bo to nie ma co też jebać. Znaczy wiesz, jak typowy Gabanero jest, co BF400, czaisz bluza Suprema, no to wtedy to są dobre. Ja ale nie, bluza offa, bluza offa. Z miejsca ci mówiłem. Patrz, zobaczyłem zdjęcia ciastka takiego, to chyba z miejsca mówiłem, że Stasiu handluje. A to przychodzi zdjęcie w tej masce z ciastkiem? No, no to. No pierdole. Ej, dajcie chleba i picia, bo zaraz ten zęduje. Na jabłka zaraz pojedziemy, tam jest, wiesz... No. A to jest takie coś? Jest, jak jabłka zbierasz sobie, daje ci, kurwa, jesteś najedzony i napity. O, dziękuję. Kurde, no... Co, musisz mi się pokazać, dogadamy się? No. Albo inaczej. Jak? My podjeżdżamy, staraj się jak sprzedasz, zdjąć maskę, wtedy nie będziemy mieli na ciebie dowodu. To przecież ja tak robię cały czas. No teraz byłeś w masce. Ale uciekałem bez masy. Się, czy widziałeś coś. I będzie na luz. Dobra, wiesz, to jest. Żebyśmy my też obowiązki tutaj wypełniali, będzie. Więc tyle, trzymajcie się i... Na razie. I trakcie towar pojechać. Łysy, chodź, do domu idziemy na herbatę. Masz towar? Zajebali ci, nie? Zajebali. Kurwa, znowu... Stary, to już jestem w pizdę 200 coś koła. Jezu, najmniej w kurwie, ja pierdolę. Zostało no, tak, 60 porcji zostało. Kona koks to pozbieramy, to tobie połowę. Nie, chodź tu, damy. Kurwa, cicho. No. Idziemy znowu na rampę. Ja to nie odpuszczam, mam wyjebane chuj. Nie odpuszczam, kurwa. Pa, rowery są. Dzień dobry. Co? Stasiu! Co? Nic nie robiłem! Nic nie robiłem! Nic nie robiłem, kurwa! No przecież nic nie robiłem, ty. No jak to nie handlujesz? Jak kurwa, jak nie miałem maski? Ty też. Jak nie miałem maski? Na ziemię całej się żegnam. Ja nie miałem maski, kurwa. Dobra, pierdolę to. Na ziemię i tyle. Nie miałem maski, kurwa. Zabiorę mu wszystko, co miał i tyle. No pierdolę. O Jezu, co tu się o dzieje? O Jezu, co się dzieje? Kurwa, idę po nowy towar do domu. Kurwa, nie odpuszczę. Pierdoli mnie to. Idę po kopyto, zaraz was odjebie. Potwierdzam. Dobra. Jedno, tak?